degustacji. Tym razem mam angielskie piwo z browaru J.W. Lees. I jest to MPA, Manchester Pale Ale. I jest to określone jako Post-Industrial Manchester Classic. 4,1% alkoholu. No i tak, tutaj piszą, że jest to Refreshing Golden Ale. Odświeżające złote ale, golden ale, ale czy to jest tylko odnoszące się do koloru? Ponieważ jest to pale ale w nazwie. No nie wiem. W opisie jest, że użyto brytyjskich słodów i chmieli Liberty i Mount Hood. No, brzmi nieźle. Jest to wersja specjalnie uważona do butelki, bo w kasku jest 3,7% zdaje się. Zawiera słynny jęczmień, po polsku pisze. Dobrze, dobrze. No to chyba wszystko. Kapsel czarny golas, nic ciekawego. Etykieta tak jak na z PRL-u. Dobra. Z lat 50. powiedzmy, czy 60. Piwo. Słomkowe, no może wchodzące w lekko w złoto, klarowne, duża piana, zostało trochę suchej piany na szkle. Dolejmy. Bardzo ładnie wygląda, ładne się, drobne jesienne pęcherzyki się tworzą. Bardzo ładnie. No jak powinno piwo wyglądać? Aromat, no muszę powiedzieć, że żaden. Fajna słodowość z butelki i może gdzieś w oddali jakieś cytrusowe, lekko ziołowe akcenty. Ale naprawdę jest to minimalny aromat. No dobra, no. Zobaczmy co jest w smaku. Oczywiście lekkie ciało, ale nie jest wodniste. Lekka słodowość. Troszkę takich nutek przypalanych. Taka przypalana skórka od chleba troszeczkę. Lekka ziemistość i akcenty ziołowe w goryczce. To jest minimalna, ale jest. Ciało, lekka słodowość, odrobinę cytrusowych akcentów, jakaś cytrynka na samym końcu. Dosyć lekkie, odświeżające, ale delikatne. Bardzo delikatne, zdecydowanie sesyjne, przyjemne, ale nie ma nic takiego, co by ujęło za serce. Po prostu jest to piwo, przy którym można siedzieć cały wieczór. Nie spostrzec, że się pije cokolwiek, bo aromaty są, i smak jest dosyć niewielki. Natomiast nie czuje się, że się pije wodę. Nie jest wodniste, jest fajnie. Według mnie, no to troszkę jestem zawiedziony. Jak sobie przeczytałem, że takie fajne chmiele zostało użyte, no to mówię, będzie ładny aromat, będzie fajny smak. A tu, no nie, no. Nie ma aromatu. Naprawdę jest tylko lekką słodowość czuć. W smaku jest troszkę lepiej, ale też nie dużo. Ogólnie jest to piwo bardzo zbliżone chyba w podejściu do prostego lagera. Ma być odświeżające i tyle. Nie chodzi o smak. Ale jestem zawiedziony. Przez to, że wymienili fajne chmiele, chciałem je poczuć, a to niestety. Nie ma tak dobrze. A piwo jest świeże. Ma ponad jeszcze rok gwarancji, także. No. No niestety. Ale warto spróbować. Jest naprawdę fajne. Jeżeli może wersja kaskowa jest lepsza, mimo że jest słabsza. Na pewno jest to fajne w pubie. Delikatne. Można przy tym posiedzieć. W miarę przyjemne, nieabsorbujące.
Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Znaczy, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o przycisku do notyfikacji w kształcie dzwoneczka, który będzie Wam przypominał o kolejnym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie, cześć!